Polityczny, dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 13 marca bieżącego roku doszło do sfinalizowania umowy między Arabią Saudyjską a Chińską Republiką Ludową, która dotyczy budowy dużego kompleksu rafineryjno-petrochemicznego. Budowy tego koncernu w Chinach, tutaj miałby całą transakcję realizować saudyjski gigant naftowy, Saudi. Aramco. I warto podkreślić, że Arabia Saudyjska w ostatnich latach zawarła kilka bardzo ważnych umów z chińskimi, z chińskimi firmami, a ta tak zwana ostateczna decyzja inwestycyjna, która została podjęta w tym, w tym miesiącu, jest pewnego rodzaju zwieńczeniem. Dotychczasowej strategii Riadu, który jest nastawiony na zacieśnianie relacji właśnie z Chińską Republiką Ludową. Tutaj oczywiście warto dodać nieco więcej informacji na temat tej, tej umowy, ponieważ obie strony już faktycznie zbudziły się, zgodziły się na budowę tego obiektu, którego wartość oceniana jest na 10 miliardów dolarów w roku 2019. Te plany, Upadły w roku 2020 z powodu załamania cen, cen ropy, no ale faktem jest, że jest to kolejny znak. Umacniającego się partnerstwa między Arabią Saudyjską a Chińską Republiką Ludową, które coraz bardziej niepokoi administrację Joe Bidena. Wspomniany przeze mnie kompleks refineryjno-petrochemiczny ma powstać w północno-wschodnich Chinach, w mieście Panjin. Ale to nie jest jedyny czynnik, który powoduje, że Waszyngton. Utracił zaufanie do, do Riadu. Po zakończeniu wojny cenowej z lat 2014-2016 Arabia Saudyjska rzeczywiście bardzo mocno naruszyła. To zaufanie, którym, którym cieszyła się w Stanach Zjednoczonych i widać zresztą, że także na niwie obronności, na niwie bezpieczeństwa te relacje amerykańsko-saudyjskie nie układają się najlepiej. W 2017 roku Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone zaproponowały zakup sprzętu obronnego o wartości, o wartości no ponad 100 miliardów dolarów. Tam była też perspektywa. Najbliższej dekady i kolejnych zakupów wartości ponad 300 miliardów dolarów, co miało być pewnego rodzaju odpowiedzią na obawy Arabii Saudyjskiej, no jeśli chodzi o swoje bezpieczeństwo, jeśli chodzi o potencjalne uderzenie rakietowe ze strony Iranu. No tutaj te, te oczywiście obawy nasiliły się po roku 2019, te obawy przed uderzeniami bezzałogowych statków, statków powietrznych. Zdecydowanie oczywiście te udane ataki z 2019 roku pogłębiły te, pogłębiły te obawy i dojście do władzy prezydenta Joe Bidena i objęcie przez niego urzędu prezydenta w styczniu 2020, 2021 roku niewątpliwie, niewątpliwie zmieniły relacje obu państw. Narosła bardzo mocna nieufność, i zresztą Stany Zjednoczone bardzo mocno akcentują kwestie wartości, kwestie demokracji, obrony praw człowieka. Doskonale wiemy, że przez całe lata Arabia Saudyjska cieszyła się względną swobodą i spokojem ze strony Stanów Zjednoczonych. Donald Trump zresztą był takim prezydentem, który zapewniał to bezpieczeństwo rodziny, rodziny królewskiej Arabii Saudyjskiej, młodego następcy tronu Mohameda bin Salmana, który jest przez sporą część o opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych oskarżany o zabójstwa dziennikarzy, o torturowanie przeciwników politycznych no zabójstwo poćwiartowanie Hashokiego bardzo znanego dziennikarza było jednym z tych elementów które Przepełniło przysłowiewą czarę goryczy w środowisku demokratów i rzeczywiście te relacje nie, od, nie są najlepsze, zwłaszcza po zawieszeniu wsparcia przez Stany Zjednoczone dla działań wojskowych, działań zbrojnych Saudi, Arabii Saudyjskiej w Jemenie. No, tu oczywiście mówimy o inwazji Arabii Saudyjskiej i jej sojuszników na Jemen, ta wojna tocząca się już od kilku lat, której, której skutkiem jest ogromny kryzys humanitarny, o tym się niestety w Polsce zbyt wiele nie mówi. Jest porażką Mohammada bin Salmana, i to, jedną z, i, i to niewątpliwie jest ten czynnik, który pchnął Riyad do zacieśniania relacji nie tylko z Chińską Republiką Ludową, ale także z Federacją Rosyjską, no, biorąc pod uwagę oczywiście pozycję Rosji na Bliskim Wschodzie od chwili włączenia się tego państwa w operację wojskową w Syrii. Ale także tutaj warto, warto wspomnieć o planach zakupu systemu obrony przeciwrakietowej S-400, bo i takie rozmowy się toczą. Czy fakt, no, który podała telewizja CNN pod koniec grudnia 2021 roku, że Chińczycy, że Chińczycy wspierają Arabię Saudyjską w produkcji własnych rakiet balistycznych? CNN powołując się na amerykańskie agencje wywiadowcze podała, że Arabia Saudyjska aktywnie produkuje własne rakiety balistyczne z pomocą Chin, co może mieć znaczący wpływ na sytuację geostrategiczną na Bliskim Wschodzie. Ponadto może to znacznie skomplikować wysiłki administracji Bidena mające na celu przywrócenie porozumienia nuklearnego z Iranem. Powołując się na trzy źródła, właśnie z telewizji CNN wskazała, że zdjęcia satelitarne pozyskane przez tę stację sugerują, że ta, ta broń jest produkowana co najmniej, co najmniej w, jednym, w jednym miejscu. I tutaj trzeba także dodać, że telewizja S1 po raz pierwszy informowała o współpracy Riadu z Pekinem w 2019 roku, i to wówczas po raz pierwszy mówiło się o rozwoju. Saudyjskiego programu rakiet balistycznych. ówczesna administracja Donalda Trumpa początkowo nie ujawniała w ogóle informacji na ten temat i tak naprawdę wywołało to bardzo dużą irytację wśród, wśród demokratów. Demokraci uważali, że administracja Trumpa jest zbyt miękka w stosunku do, w stosunku do Saudyjczyków, no i zresztą. To jest jedno z tych zarzy, zarzewi napięć między, między oboma państwami, zwłaszcza tak jak powiedziałem, po objęciu urzędu prezydenta przez, przez Joe Bidena. Warto także, także dodać, że Arabia Saudyjska obecnie ponownie awansowała na pierwsze miejsce wśród dostawców ropy do Chin. A stało się to kosztem Rosji, tak twierdzi agencja Reutera. Najnowsze dane obejmujące okres styczeń-luty 2022 roku wskazują na to, że do państwa środka trafiło ponad 14 milionów ton saudyjskiej ropy no co odpowiada co odpowiada milionowi 800 tysiącom baryłek ropy dziennie mniej więcej tyle to właśnie, to właśnie wynosi w analogicznym, w analogicznym okresie w 2021 roku było to nieco więcej, ale faktem jest, że import z Rosji spadł o 9% i te zakupy rosyjskiej ropy na pewno byłyby wyższe, gdyby nie działania władz w Pekinie. Te, te działania polegają na podjęciu takich, takich powiedzielibyśmy penalizujących kroków, które wobec podmiotów, które uchylają się od płacenia podatków i które nielegalnie handlują kwotami importowymi. No i właśnie w grudniu ubiegłego roku to Rosja królowała w tym, w tym, w tym zestawieniu. Również warto to mieć na uwadze, że Arabia Saudyjska jest tak Kluczowym tutaj dostawcą ropy naftowej, ale nie tylko. Myślę, że warto także podkreślić fakt współpracy Arabii Saudyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej, jeśli chodzi o kwestie kształcenia, jeśli chodzi o kwestie transferu technologii informatycznych, kwestii komunikacji. I mówię tutaj o podpisaniu w tym roku umowy z chińskim koncernem Huawei. No, doskonale wiemy, że, że stosunek Stanów Zjednoczonych do tego koncernu jest wyraźnie wrogi, natomiast Saudyjska Akademia Cyfrowa, która jest, jest taką, taką inicjatywą Saudyjskiego Ministerstwa Komunikacji, ma na celu budowanie zdolności cyfrowych Arabii Saudyjskiej, właśnie podpisała, podpisała umowę z Huawei na temat rozwoju lokalnych ta talentów. Chodzi o wspólne projekty badawcze, chodzi o kształcenie specjalistów w zakresie Sztucznej inteligencji, przetwarzania danych, cyberbezpieczeństwa, rozwoju sieci 5G, i tak dalej. To również krok, który znamionuje, że. Riyad stara się budować taką politykę no, wielowektorową, żebyśmy dzisiaj mogli powiedzieć. Pytanie, czy nie nastąpi zmiana sojuszy na Bliskim Wschodzie. Wielu analityków zastanawia się, czy nie jest to taki krok w kierunku potencjalnego, potencjalnego zmi potencjalnej zmiany, zmiany sojuszy. I tutaj warto także, także dodać, że nie tylko Arabia Saudyjska, ale także Zjednoczone Emiraty Arabskie rozwijają takie, takie relacje. Z, z, z Chińczykami i może to mieć oczywiście bardzo istotne znaczenie, gdyby, gdyby doszło do zmiany sojuszy. Myślę, że takim katalizatorem może stać się nie tyle, czy nie tylko wojna Rosji z Ukrainą, ale także potencjalny konflikt Izraela z Iranem. Zresztą to zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w konflikt w Europie jest również takim, takim katalizatorem, stąd myślę, że poza tymi działaniami dyplomatycznymi, gospodarczymi, i w pośrednim wsparciu militarnym dla Ukrainy, rząd w Waszyngtonie będzie starał się dystansować wobec bezpośredniego użycia swoich żołnierzy na Ukrainie, ponieważ no, oczywiście osłabiłoby to obecność amerykańską i pozycję amerykańską, chociażby właśnie na Bliskim Wschodzie. Co jak najbardziej moim zdaniem przyspieszyłoby potencjalną zmianę sojusza, a na pewno wpłynęłoby na zaciśnienie relacji między Arabią Saudyjską a Chińską Republiką Ludową. Dziękuję Państwu za uwagę.